No to zakładam, proszę Państwa, że widzimy się ponownie. Bez mała 20 minut po godzinie 9. To program po 9. Rzecz jasna, przyjdziemy płynnie w program po 10. Z Państwa udziałem przed telewizorami, rzecz jasna, z gośćmi, którzy zechcieli przyjąć dziś zaproszenie do studia telewizji Republika. Pani profesor Joanna Synyszyn, Lewica. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. To od razu doprecyzujmy, która Lewica, bo tych lewic mamy sporo. Demokratyczna. Czyli która? Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, czyli SLD. W skrócie. Tak. Kiedyś to się nazywało Sojusz Lewicy Demokratycznej, tak, ale przez związek z Wiosną to co? Są demokratami czy nie? To znaczy w tej chwili czarzaści reprezentują niedemokratyczną lewicę. A Biedronie to razem z czarzastymi czy Biedronie osobno? No Biedronie razem z czarzastymi. No to co, też nie są demokratyczni? Nigdy nie mówili nawet, że są lewicowi, tylko mieli być jacy, nie pamiętam, progresywni. Nie, wiosenni. I progresywni. A sam Czarzasty na tamten czas mówił, że nie ma czegoś takiego jak wiosna. No ale przyszła... Jest po zimie i po przedlecie. Przyszła jesień. I nie średniowiecza. Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, dzień dobry panu, panie pośle. Dobry, Krzysztof Mulawa, Konfederacja. Dzień dobry panu, panie pośle. Proszę państwa, miał być z nami Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski, ale coś mu wypadło i niestety go razem z nami nie ma. Informacja, która pojawiła się dosłownie przed kilkunastoma minutami, dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobro, wybijali szyby, niszczyli dom, wszystko pod jego nieobecność, leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia, nie było nawet próby kontaktu. Przecież umożliwiliby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe, gangsterskie działanie. To fragment tego, co dziś dzieje się. Można się z tym spotkać. To jest wpis Patryka Jakiego na jednym z portali społecznościowych, z tego co widzę, jest to X. Pani profesor, tak wygląda ta neodemokracja? To znaczy, jeżeli chodzi o pana Ziobrę, to po prostu karma wraca. No to, co on robił jeszcze za pierwszego kaczyzmu w latach 2005-2007, żeby chociaż Barbarę Blidę przypomnieć. No i teraz jego to spotyka. Akurat no, można mu współczuć, że jest chory. Andrzej Kosztowniak. Jeżeli to, co napisał Patryk Jaki, jest prawdą, to mamy kontynuację dalej bezprawia. I tutaj na neo, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, trzeba to już w końcu zacząć nazywać po imieniu. Mamy do czynienia z rządem, który jest niedemokratycznym rządem i stosującym metody bandyckie, bo jeszcze raz zaznaczę, jeżeli ten wpis jest prawdziwy, to każdy wie bardzo dobrze, a przynajmniej prokuratura, policja wie bardzo dobrze, gdzie jest Zbigniew Ziobro. Jeżeli jest potrzeba w ogóle do wejścia do jakiegokolwiek pomieszczenia w tym domu, no nie trzeba stosować takich metod. Cóż, bezprawie jest tym, co charakteryzuje tą grupę osób, które doszły w ostatnich miesiącach do władzy. Jeżeli mówimy tutaj o karmie, o której powiedziała tutaj pani profesor, to myślę, że rzeczywiście ona wróci, ale aż się boję, jak ona będzie wyglądała w tej sytuacji, bo państwo rządzące dzisiaj naszym krajem, nie chcę nawet nazywać rządem, bo jeżeli takie stosują metody, doprowadzą do sytuacji, w której sami staną się kiedyś ofiarami. Nakręcanie spirali nienawiści, którą nakręca to środowisko od wielu, wielu lat w Polsce, przyniesie efekt w postaci bardzo dramatycznego efektu. I czy są potrzebne takie metody? Wydaje się, że nie. Ale jeżeli są stosowane, one są po prostu haniebne. I to bez względu na to, jak lubimy, nie lubimy kogokolwiek, no to istnieje pewien zakres i formuła postępowania w życiu, a szczególnie w procesach, którymi mówimy, a więc procesach związanych z prawem. Krzysztof Mulawa? We wpisie podejrzewam, że wszystko, co tu napisał, jeżeli chodzi o fakty, czyli wejście policji do domu pana Ziobry, jest faktem. Tutaj nie zakładam, żeby pan Jaki przekazywał nieprawdę. Pozostałe rzeczy powiedzmy, że pominę, bo to są rzeczy ocenne. Niemniej jednak, no brzydzę się takim zachowaniem, jeżeli nawet pan Ziobro ma coś na sumieniu, a nie wszystko, co pan Ziobro robił, szczególnie za tego pierwszego Ziobry, że tak powiem, mi się podobało i popieram, no to jednak w takiej sytuacji, kiedy pan Ziobro po prostu jest człowiekiem, spotkała go wielka tragedia, taka choroba, no to te metody, które przyjął Tusk, to są po prostu haniebne i brzydzę się czymś takim. To znaczy, no aż trudno uwierzyć, prawda, wybijanie szyb i tak dalej, no musimy dowiedzieć się, jak to było. A jeżeli to jest prawda, pani profesor, i rzeczywiście te szyby były wybijane, to z czym my mamy do czynienia? To znaczy, to jest niepojęte dla mnie.
bo tak się nie zachowują służby, tak się nie zachowuje władza. Tak się zachowują chuligani. Tak się zachowuje bezprawie. No, trzeba to nazwać jednoznacznie. Proszę Państwa, te zarzuty, które się pojawiają, to są zarzuty, Państwu już przytaczałem, dotyczące jednej z fundacji i chodzi o FS i dotacje dla ośrodka Archipelag. Ośrodka Archipelag, który w okolicach Warszawy jest zbudowany, który ma, jeżeli mnie pamięć nie myli, z dokumentu, który wczoraj oglądałem w pewnej telewizji, pomagać co najmniej 60 osobom pokrzywdzonym i te pieniądze, które były wydatkowane na powstanie tego ośrodka, notabene, który w tej chwili stanął, jego budowa i rozbudowa, ze względu na to, że fundusze z Funduszu Sprawiedliwości Społecznej zostały wstrzymane i nie idą. Dziwnym trafem, wczoraj dokument w komercyjnej stacji, która ma opinię, jaką ma, i dzisiaj rano działania prokuratury. Nie jestem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów i świata, ale Krzysztof Mulawa. No ja też nie jestem, ale ludzie logicznie myślący mają obowiązek łączyć kropki. No jeżeli tak rzeczywiście było, ja tego materiału nie oglądałem. Znowu nie podejrzewam, żeby Patryk Jaki kłamał w swoim spisie. Nie podejrzewam, żeby pan redaktor mówił nieprawdę, żeby taki materiał nie miał miejsca w dniu wczorajszym. Jeżeli łączę kropki, a powinienem łączyć kropki, no to nie ma po prostu, nie ma żadnych przypadków. Są tylko znaki. Chcieli tak zrobić, tak zrobili. No mówię, to brzydzę się tymi metodami takimi. To nie jest coś, co wynika o tak. To są celowe, zamierzone działania ludzi, którzy chcą zohydzić wszystkich, którzy rządzili przez ostatnie 8 lat i co prawda mają wiele na sumieniu ci ludzie, którzy naszym krajem rządzili, zdradzali naszą suwerenność. Niemniej jednak te metody, które przybiera obecna władza, są znamienite i charakteryzują ludzi, którzy powinni naszym krajem nie rządzić, ale powinni zostać zepchnięci w jakiś tam niebyt, w jakąś ciemną, czarną dziurę, żeby nigdy nie byli wzorem dla ludzi, ponieważ wszyscy na nich teraz patrzymy. Ja zagłębiam się w treść tego wpisu Patryka Jakiego. W tej samej sprawie rano bodnarowcy weszli do domów posłów Wosia, Romanowskiego i Mateckiego. To znaczy, czytało się w swoim czasie bardzo dużo o przekrętach związanych z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości Społecznej. Minister Ziobro ówczesny dawał te pieniądze bardzo często swoim kumplom, którzy po prostu zakładali różne stowarzyszenia, różne fundacje. Nie mieli żadnego przygotowania, mieli tylko chęć brania pieniędzy, a Ziobro miał chęć dawania tych pieniędzy. W związku z tym uważam, że akurat kontrolę tych wszystkich fundacji, kontrolę wydatków z Funduszu Sprawiedliwości Społecznej trzeba zrobić bardzo szczegółowo. Dokładną. No i jeżeli były nieprawidłowości, to oczywiście trzeba wszystkich, którzy zawinili, pociągnąć do odpowiedzialności. Pani profesor, macie Państwo doświadczenie parlamentarne, pani profesor najdłuższe. Ale to tak spokojnie prokuratura, policja wchodzą do domu posła, senatora? No właśnie. Dziwna sytuacja. Znaczy jest to sytuacja rzeczywiście dziwna, zwłaszcza, że on jest nieobecny. Ale to teraz nawet inaczej. Już nie mówię o Zbigniewie Ziobrze, ale jeżeli dajemy wiarę temu, co pisze Patryk Jaki. W tej samej sprawie rano bodnarowcy weszli do domów posła Wosia, Romanowskiego i Mateckiego. Mają immunitet. Ja nie mówię, że ich mieszkania czy ich nieruchomości są jakąś enklawą, ale zdaje się... Panie redaktorze, są, przepraszam, wejdę w słowo. Każdy z naszych domów, czy jesteśmy posłem, czy jakikolwiek inny zawód wykonujemy, jakąkolwiek profesję, dom jest jednak pewną świętością i to nie jest na tak wytworzona formuła, że możemy sobie w każdym momencie... No to nie wchodźmy w formę brytyjską, że mój dom moją twierdzą. Ale mimo wszystko, panie redaktorze, ale istnieje... Istnieje pewien szacunek do domu jako takiego i czy bez względu, i chcę to powtórzyć, czy jesteśmy posłem, senatorem, czy wykonujemy jakąkolwiek inną działalność, formułę, żyjemy po prostu inaczej, nie jesteśmy politykami, istnieje pewna procedura i można naprawdę każdego z tych ludzi zaprosić, czy to do komisariatu, czy do prokuratury, a nie wchodzić ludziom z drzwiami do domu. Ale przypomnijmy sobie te areszty wydobywcze, które wymyślił Ziobro i właśnie
właśnie wtedy też pamiętam taką sprawę bardzo... Przepraszam, kto wymyślił areszty wydobywcze? No, Ziobro nie, stosował. Pani profesor, bardzo proszę. Ale przecież pani doskonale wie i też jako europarlamentarzystka, że wszystkie skargi, a właściwie większość skarg, które płyną na Polskę, i to na przestrzeni lat od naszego wstąpienia do Unii Europejskiej, to są skargi na to, że areszt tymczasowy jest nadwykorzystywany. Wykorzystywany, tak, oczywiście. Natomiast no, on to już doprowadził do perfekcji, moim zdaniem, do takiej negatywnej perfekcji. No ale przypomnijmy sobie, jak była ta właśnie afera rzekomo z łapówkami przez tego lekarza, który robił przeszczepy. To przecież to zahamowało przeszczepy w Polsce na długie lata. Wiele osób no, straciło życie w wyniku tego, że ta medycyna u nas się cofnęła. No i co? To był lekarz, tak? Podejrzany o branie łapówek. Ja nie mówię, branie łapówek jest naganne. No ale przecież tam weszła uzbrojona brygada antyterrorystyczna, wyłamała drzwi, jego aresztowali w świetle reflektorów i kamer. No tak po prostu było. Panie redaktorze, nie wierzę w to, że marszałek Sejmu o tym nie wiedział, że nie wie o tym. No właśnie, powinien wydać zgodę na tego typu działania, czy nie? Wydaje mi się, że marszałek Sejmu dzisiaj w tym momencie, kiedy my rozmawiamy w studio, myślę, że powinien zorganizować konferencję i wytłumaczyć też tą całą sytuację, że z jednej strony mieszkania, domy osób, które są parlamentarzystami, są po prostu w taki sposób zajmowane, bo to trudno powiedzieć, nawet nachodzone. A z drugiej strony, no, przyznaję, że cały czas wydaje mi się, że jestem w takim déjà vu, bo co prawda nie jest 1 kwietnia, ale chyba tak jak siedzimy tu wszyscy, to nie do końca dowierzamy w to, co pan odczytał, czy co zamieścił Patryk Jaki. Panie pośle, to wydaje się panie to pośle, pani takie profesor, absurdalne, pani poseł, panie absurdalne. Pośle. Powiedzcie mi proszę, ten wasz immunitet, który wy macie, bo ja rozumiem, że to jest immunitet przypisany do was, ale do miejsca, w którym jesteście też, czy nie? Bo no skoro nie. Na podstawie tego immunitetu możecie wchodzić w różne miejsca, no to ja rozumiem, że immunitet działa również i w waszym domu, tak? To znaczy... Ja wiem, że sytuacja jest pewnego rodzaju nowum, ale myślę, że no pierwszy raz i pewnie to znaczy, nie ostatni. Trzeba pamiętać, że immunitet nie jest prawem prywatnym, tylko jest prawem publicznym. I immunitet ma chronić instytucje Sejmu. Instytucje, a nie posła jako takiego. No ale przecież chroni posła immunitet. Ale jest przypisany, pani profesor, jest jednak przypisany do posła, a nie do instytucji Sejmu. Nie do budynku, tylko do pani osobiście jako posła. Ale jest prawem publicznym. Właśnie chodzi o to, żeby nie można było na przykład przed ważnym głosowaniem aresztować posłów opozycji, żeby nie mogli głosować. No to temu służy. On ma chronić Sejm, ma chronić uchwalanie prawa, ma chronić instytucje. Troszkę tutaj też rozmawiamy, zaczynamy rozmawiać teoretycznie, prawda? I warto wspomnieć, że w przypadku, chcę podkreślić, że w przypadku pana Ziobry no, mamy z ohydnym działaniem do czynienia. W przypadku sytuacji z panem Mateckim, panem Wosiem jeszcze i jeszcze jednym posłem. Czyli no to, z posłami. I jednak nie wiemy tak naprawdę, co tam się stało. No, mamy informację, że ktoś wszedł, że prawdopodobnie prokuratura Bondara weszła, ale no, zastanawiamy się chyba tutaj wszyscy i zadajmy pytanie retoryczne, o co chodzi tak naprawdę. Nie wiemy, jakie są zarzuty, czy były zarzuty, czy działo się... Być może chodzi o to, Może, panie redaktorze, chodzi o to, co pan za chwilę powie, ale być może, dopóki nie wiemy, to trochę rozmawiamy teoretycznie i warto, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, czy były zachowane procedury, czy rzeczywiście, niezależnie od tego, czy były zachowane procedury, czy nie. Ja się zgodzę z posłem Kosztowniakiem, że bym oczekiwał w pięknym języku i w pięknym zaangażowaniu pana Hołowni, pana marszałka Hołowni, do tego, żeby natychmiast wychodził na konferencję prasową, żeby udawał się do prokuratury, żeby dowiedział się, co się dzieje z posłami, bo przecież to jest druga osoba w państwie. I tego na ten moment oczekuję, bo cała nasza tutaj analiza sytuacji z posłem Wosiem, z posłem Mateckim, to będzie teoria. Oczekuję po prostu tego, żeby osoba, no która na mnie się opiekuje, żeby zareagowała. Na konkretach, bo słowo pisane rozumiem przez Patryka Jakiego... Jest też ocenę. Jest ocenę, ale zakładam, że za słowo, które wypowiedział, w tym wypadku napisał, ponosi pełną odpowiedzialność, tak? No, nie do końca, europoseł, nie do końca. To jest czytamy dalej w ten wpis Patryka Jakiego. Dokument podpisała Marzena Kowalska jako prokurator prokuratury krajowej.
Tymczasem to ona razem z ekipą, która oddała laureata pokojowej Nagrody Nobla dyktatorowi Białorusi, została nielegalnie awansowana do prokuratury krajowej, więc wszystkie jej decyzje są nieważne. Ludzie, którzy słusznie zostali zdegradowani przez Zbigniewa Ziobro, sprawa ta była międzynarodowym skandalem, teraz dostali od Bodnara i Tuska prawo do prymitywnej zemsty. Panie redaktorze, to może nie oczekuje pan takiej odpowiedzi, ale powiem, że... To, ja nie oczekuję żadnej, oczekuję odpowiedzi, natomiast jakiej nie. To ja panu powiem, jaka jest będzie dobra odpowiedź na tą sytuację, z którą my się teraz mierzymy. Prawo i Sprawiedliwość miało 8 lat, żeby uporządkować system sprawiedliwości, po prostu tego nie zrobiło i teraz zapewne mamy do czynienia z jakimiś rewanżami ludzi, którzy czy teraz powinni, czy nie być prokuratorami, to ja tego nie chcę teraz oceniać, bo nie znam wszystkich prokuratorów, czy neoprokuratorów, czy starych prokuratorów, to jest dla mnie nieistotne. Wiem, że Prawo i Sprawiedliwość miało możliwość, bo miało wszelkie narzędzia do tego, żeby prokuraturę uporządkować, nie zrobiła tego i mamy teraz do czynienia z takimi prawdopodobnie ohydnymi ludźmi, z ohydnymi zachowaniami ohydnych ludzi. No i co? I jesteśmy Polacy po prostu pod pręgierzem tamtej władzy, która nie doprowadzi do porządku i tych, którzy wykorzystują narzędzia, które dało im poprzednia władza. No. Ja również nie ocenię tego, w jaki sposób doszło do systemu awansu. Nie chcę w ogóle na ten temat dyskutować, bo ani nie znam pani prokurator, ani pewne większości osób, które w tym biorą udział, dlatego nie chcę się wypowiedzieć, ale szanowni państwo, nie dajmy sobie też mówić, że naturą dzisiejszego czasu rządu Platformy Obywatelskiej razem z przystawkami będzie formuła, w którym wchodzą nam do domu, o której chcą i jak chcą ludzie, najlepiej z drzwiami i z futryną do środka. Bo troszeczkę to wygląda tak, że jakbyśmy, tutaj dyskutujemy, kto miał, nie miał szansy na rewanż, nie rewanż, ale istotą tego wszystkiego jest to, że dzisiaj każdy Polak musi wziąć pod uwagę to, że po prostu może przyjść do niego ktoś i wejść mu razem z drzwiami do domu. No z tego, co czytamy, co słyszymy, co zostało napisane, tak w takiej formule została zastosowana pewna forma rozstrzygnięcia do byłego ministra, obecnego posła i wielu innych posłów. I nie chodzi naprawdę tutaj o posła. Jeżeli można zrobić to w kraju, w stosunku do byłego ministra, do posła, taką rzecz, można zrobić w stosunku do każdego z nas. I pytanie, dokąd my zmierzamy w tym wszystkim, bo czy to za chwilę dyktatura, czy już dyktatura? Myślę, że dzisiaj wielu ludzi sobie zadaje to pytanie. Dyktatura to była. Panie profesor, gdyby dyktatura była, to by nie było demokratycznych wyborów i dzisiaj koalicja 13 grudnia nie sprawowałaby władzy. No taka jest prawda. Siedziałaby w więzieniach. Pani profesor. No, dla mnie europoseł Jaki jest mało wiarygodny. Chciałabym usłyszeć, co na ten temat ma do powiedzenia druga strona. Czyli kto? No ci, którzy odpowiadają za to, co się stało. Stało lub rzekomo stało, no bo tak do końca pani tego profesor, nie wiemy. A kiedy pani patrzy na te zmiany, które są... Pani pamięta, kto uchwalał Konstytucję z 1997 roku? Pamięta pani, czyjego autorstwa ona była? No pamiętam. Czy słyszała pani o kimś, kto jest prokuratorem krajowym pełniącym obowiązki? Nie, rzeczywiście... Nie ma tego w Konstytucji, prawda? No właśnie. Nie ma. No ale przez 8 ostatnich lat PiS konstytucję miał w głębokim poważaniu. To skoro PiS miał w głębokim poważaniu przez 8 ostatnich lat konstytucję, to obecnie rządzący gdzie mają tę konstytucję? Znaczy, coś trzeba było zrobić, ponieważ akurat prokurator krajowy został niewłaściwie powołany. A skoro został niewłaściwie powołany, to jego powołanie nie istniało. Pani profesor, a wie pani, to jest tak, prokurator krajowy niewłaściwy, prezes Narodowego Banku Polskiego niewłaściwy, rzecznik praw dziecka niewłaściwy. Wszyscy są niewłaściwi. To jest tylko i wyłącznie ocena, co więcej nie poparta w żaden sposób prawem. Rzeczywiście prezes NBP-u też można mieć poważne wątpliwości, czy został właściwie powołany. No to nikt nie ma tych wątpliwości, czy został właściwie powołany. Tam nie ma żadnego zarzutu. Ponieważ to była dla niego trzecia kadencja w zarządzie, a można być tylko dwie kadencje w zarządzie Narodowego Banku. Podnosi w kwestii jego odwołania czy postawienia przed Trybunałem. To było podnoszone, ale to już jest jakby musztarda po obiedzie. Już się ta herbata wylała, czy to mleko się wylało. W związku z tym teraz rzeczywiście są podnoszone inne kwestie, już związane z funkcjonowaniem NBP-u i z jego działaniami, z ukrywaniem informacji przed Radą Polityki Pieniężnej, co jest w ogóle nie do pomyślenia w demokratycznym państwie. No i będzie tak. Komisja
komisja. I mamy świadomość, że Rada Polityki Pieniężnej jest ciałem kolegialnym. Na górze tego ciała kolegialnego stoi prezes NBP-u. Tak. Tak. I ma pani świadomość, że osoby, które były do Rady Polityki Pieniężnej wskazane przez Senat już tej nowej kadencji, chociaż nie, jeszcze przepraszam, starej kadencji Sejmu, to te osoby, które były delegowane do Rady Polityki Pieniężnej, miały takie genialne postulaty, na przykład wpisujące się świetnie w program koalicji 13 grudnia, koalicji obecnie rządzącej, mówiące o tym, że stopy procentowe powinny być wyższe, aniżeli poziom inflacji. Genialnie. To nie chodzi o to, czy prezes wszystkie pomysły członków Rady Polityki Pieniężnej realizował, ponieważ tak jak wiemy, jak pan redaktor powiedział, jest to ciało kolegialne, a więc decyzje zapadają większością głosów. Natomiast chodzi o to, że jest niedopuszczalne niedopuszczanie członków Rady Polityki Pieniężnej do informacji, a taki jest zarzut. Ja w ogóle może opiszę obrazowo tą sytuację, co robi Tusk, czyli Tusk przez 8 lat czekał, mniej więcej 4 lata temu zakładał koszulkę z napisem Konstytucja, teraz na chwilę zdejmuje, żeby napsuć i za chwilę znowu jako uśmiechnięta Koalicja Obywatelska założy tą koszulkę i będzie piał o Konstytucji. Tak wyglądają działania Tuska, ale jeszcze odnośnie tych sposobów. Tak myślałem teraz, że Tusk robi po prostu to, do czego jest stworzony. Przecież niedawno mieliśmy strajki rolnicze, pałowanie, gazowanie, ścieżki zdrowia. No to ponoć nieprawda. Ponoć jednak muszę zdementować, panie redaktorze, ponieważ byłem w ogniu tych wszystkich sytuacji pod Sejmem. Byłem pomiędzy rolnikami a policją, także tam było pałowanie, gazowanie, ścieżki zdrowia. Kobiet w marszach czarnych. Tak, ja pamiętam, jestem wieloletnim strażnikiem Marszu Niepodległości, ja pamiętam te czasy, kiedy rządził Tusk, kiedy po prostu ludzie uciekali, bo byli tak samo pałowani, policjanci, którzy, nie winię wszystkich oczywiście policjantów, ale bo oni dostali też zlecenia, kopali po prostu zwykłych ludzi. Teraz Tusk próbuje zohydzić życie rolnikom, do słowa rolnik chce przypiąć najgorsze łatki. Tu mamy wchodzenie prawdopodobnie, ja nie wiem, czy wierzę, bo to by była tragedia, bicie szyb, ale jeżeli się wchodzenie do człowieka, który ma bardzo poważną chorobę, wchodzenie do posłów Prawa i Sprawiedliwości, do jakichkolwiek posłów, to żeby było jasne, do jakichkolwiek posłów, no to po prostu to są metody Tuska, które są słabe, to jest słaba władza, jeżeli ucieka się do takich sposobów. Propozycja jest prosta, można do kogoś po prostu zapukać do domu, a nie stosować zasadę, tak jak powiedziałem, wejścia z drzwiami. Donald Tusk stosuje metody, które wydawało się, że już są zapamiętane przez to starsze pokolenie. Nie chcę tutaj dzielić na młodszych i starszych, ale myślę, że ci, co mają dzisiaj 70-80 lat, bardzo dobrze pamiętają te metody. Donald Tusk przybrał postać takiego pseudodemokraty, który mówi nam, jak mamy żyć, jak funkcjonować. Z drugiej strony słyszymy, że tak, protestów rolników nie było. Ci rolnicy nie byli atakowani przez takich czy innych, bo to nie tylko chyba przez policję, ale patrząc choćby na filmiki, które mogliśmy oglądać, wydaje się, że to albo silni ludzie pomagali policji w tym, żeby te zajścia wyglądały, jak wyglądały, a z drugiej strony ktoś na końcu zada pytanie, to dlaczego on pałką dostał, i mówię tutaj o tych rolnikach. Tworzona jest... Sławomir Mentzen chociażby, to ja rozumiem, że się ze szczęścia popłakał przed Sejmem. Proszę państwa, tworzona jest podwójna rzeczywistość. Z jednej strony słyszymy od polityków Koalicji Obywatelskiej, czy układu rządzącego dzisiaj, że jest wszystko cudownie, wspaniale, a tak naprawdę stosowane są metody dalekie od normalności, a my póki co, albo tak zakładamy, być może chcemy zakładać, że żyjemy jeszcze w miarę normalnie funkcjonującym państwie i zapewne nikt sobie nie życzył formuły takiej, która będzie dzisiaj obecna, a więc tak jak mówię, wchodzenie do kogoś z drzwiami, a raczej rozwiązywanie problemów Polaków i tego, że Donald Tusk dzisiaj powinien poświęcić swój czas przede wszystkim na 60 tysięcy kwotę wolną od podatku, a nie na sytuację, w którym będzie cały czas doprowadzał do większej wojny polsko-polskiej. Panie profesorze, facet pani jest autorem wojny polsko-polskiej. Czy pani profesorze, ale pozwoli pani, że ja pytanie zrozumieć. Jednak sformułuję. Ono będzie banalnie proste. Tak. Czy pani jest dumna ze swoich kolegów, którzy dzisiaj współtworzą ten rząd? To znaczy akurat z nich nie jestem dumna, dlatego że uważam, że niektórzy z nich to nie mają kompetencji do tego, żeby być w rządzie.
No to może w takim razie natomiast z koleżanek jest pani ja dumna. Ja jednak chciałabym dwa słowa do pana wypowiedzi posła się odnieść. Naprawdę nie trzeba mieć 70 czy 80 lat, żeby pamiętać sytuację podobne do tej opisanej. Ja nie wnikam w tej chwili, czy to jest tak było, czy nie było. Ale o której sytuacji pani mówi? No o tej sytuacji, o której mówimy, wejścia do domu Jobry. Dlatego, że pamiętamy je doskonale z czasów rządów i za pierwszego kaczyzmu tak było i za drugiego kaczyzmu, czyli przez ostatnich 8 lat. Do którego parlamentarzysty tak wchodziły służby? Proszę mi podać jeden przykład. Znaczy nie mówię o parlamentarzystach, Barbara Blida. Świeć pani nad jej duszą, ale tak. Wtedy do czego doszło, bo doszło do dramatu? Także... To wiemy, jak do niego doszło i w jakich okolicznościach. No. Ale czy my się powinniśmy zajmować, szanowni państwo, rozpatrywaniem kategorii, że za chwilę będzie jakiś dramat? Może w końcu rząd, który rządzi od ponad 100 dni, powinien zająć się problemami Polaków, funkcjonowaniem Polski w sytuacji zagrożenia zewnętrznego i tego, że Polacy powinni się rozwijać, móc normalnie funkcjonować, a nie powinniśmy być zajmowani stwierdzeniami takiego czy innego pana, który próbuje budować cały czas, jeszcze raz powtórzę, cały czas kolejny odcinek wojny polsko-polskiej. Donald Tusk jest autorem tego. Jest architektem wojny polsko-polskiej i jest głównym reżyserem tego wszystkiego. Cały czas dostajemy kolejny odcinek wielkiego serialu. No to może właśnie o to chodzi. Chleba nie ma, chleba nie ma, a nie są rozwiązywane realne problemy. Chleba nie ma, znaczy inaczej, chleb jeszcze jest. To tak, żebyście państwo też zrozumieli, nie żeby wyszło czarnowictwo, czy w ogóle tworzenie jakiejś wirtualnej rzeczywistości. No chleb jest, nie jest jeszcze co prawda po 30 zł. Ale wszystko przed nami, także najlepsze. Ale tutaj być może ten rząd zaczął rzeczywiście rządzenie od igrzysk, a później dopiero będzie chleb. A na pewno będzie? No, to znaczy, kiedy będziemy rozmawiać? Jeżeli ja powiem, że nie będzie, to wie pan, jaki będzie odczyt. Znaczy, ja też odnoszę wrażenie, że trochę za dużo jest igrzysk, a za mało chleba w takim przenośnym, prawda, znaczeniu. Jasne. I teraz na momencik wejdę tylko w zdanie, skoro pani profesor podziela moje zdanie. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, pytany o to na antenie Polsat News, jak to jest z tym Pegasusem, jak było z tymi zgodami, to mówi tak, proszę posłuchać. I to może być ciekawa opinia pani profesor. Czy w jakimkolwiek przypadku ten Pegasus był zastosowany bez zgody sądu? Takiego przypadku nie znam, przynajmniej na bazie tego, co analizowaliśmy do tej pory, ale trudno mi to wykluczyć. Może powiem tyle, że to, co nam wychodzi, to, że paradoksalnie służby dość mocno dbały o taką swoistą wewnętrzną biurokrację w kontekście tych wszystkich działań, które powinny być podjęte. Ta biurokracja to jest nic innego, gdybyśmy to przełożyli na język ludzki, po prostu legalizm, czyli działały legalnie i na wszystko miały podkładkę sądu. Ja wiem, że dzisiaj pojawiają się sędziowie, którzy twierdzą tak, nie no, może to ja tam coś podpisałem, ale nie pamiętam. Nie no, to nie jest żadne usprawiedliwienie, że się nie pamięta. Natomiast no, uważa się, i to już jest coraz powszechniejszy pogląd, nie tylko w Polsce, i wymiarze sprawiedliwości, że Pegasus w ogóle jest rodzajem nielegalnego oprogramowania ze względu na ten zakres. Ja nie jestem akurat specjalistką od podsłuchów, ale czytam na ten temat, że to w ogóle właśnie odbiera się jakby legalność temu systemowi. To zdelegalizujmy ten system, pani profesor, pani poseł. A musieliśmy to kupować, panie pośle? Dojdźmy do sytuacji takiej, w której zdelegalizujemy taką formułę, zabronimy służbom polskim, ale tak naprawdę służbom, które funkcjonują na całym świecie. Bo my siedzimy tutaj dzisiaj, włosy z głowy wyrywamy, mówimy, że coś zostało zastosowane, co jest powszechnie stosowane przez większość służb na świecie. I też dojdźmy w końcu do tego, że polskie służby stosują również metody, które są dostępne na świecie do walki z przestępczością. Państwo sobie często zadawaliście pytanie, dlaczego na przykład w przypadku rządu Prawa i Sprawiedliwości tak doprowadziliśmy do sytuacji, w której wzrost na przykład dochodu do budżetu nastąpił. Przecież to się brało z tego, że były zastosowane wszelkiego rodzaju metody, które są metodami a legalnymi, w sposób legalny zostały wprowadzone na rynek, co więcej zostały potwierdzone choćby przez sądy. I słyszymy tutaj wypowiedź ministra, który mówi, no co prawda uczepiłem się tego, ale tak wszystko, słuchajcie, no na końcu to było okej. Okay. No bo sądy to zatwierdziły. To albo jest okej, albo jest nie okej. I jeszcze raz powiem,
Dzisiaj jest stosowana taka zasłona dymna. Tworzony cały czas kolejny odcinek po to, żebyśmy się w Polsce kłócili. Bo Donald Tusk razem z jego ekipą, tak jak pani zresztą tu słusznie zauważyła, część osób być może ma wątpliwe kompetencje do tego, żeby robiła to, co robi, zajmuje się igrzyskami, nie rozwiązując naszych problemów. Nie doprowadza do dalszego rozwoju naszego kraju, nie doprowadza do tego, abyśmy się uniezależniali od wielu ośrodków wpływu politycznych, gospodarczych, zewnętrznych, czy żebyśmy nie zadbali o sytuację związaną dzisiaj choćby z tym, co się dzieje po wschodniej części, po wschodniej stronie naszych granic. To jest dzisiaj istota problemu, a jeżeli są uwagi do kogoś, w tym do najważniejszych polityków poprzedniej ekipy rządzącej, to ich trzeba wezwać do siebie, zaprosić, tak jak każdego innego obywatela. Co więcej, często do szefów mafii tak się nie wchodziło, czy nie wchodzi, do grup zorganizowanych, a słyszymy tutaj z wypowiedzi czy z wpisu, że wybijane okna i wchodzi ktoś z drzwiami. No proszę państwa, żebyśmy naprawdę nie próbowali usankcjonować to jako elementu normy, bo to jest sytuacja nienormalna i sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Na tym właśnie polega system państwa demokratycznego, że istnieją pewne procedury postępowania, a nie na zasadzie takiej, że komuś się coś ubzdurało, wstając dzisiaj być może prawą, być może lewą nogą, albo zły, albo zadowolony i podjął taką czy inną decyzję. No, przypomina to dzisiaj raczej zabawę w piaskownicy, a nie normalnie funkcjonujące państwo. Ale trzeba tych ludzi wzywać do siebie, odebrać od nich oświadczenia, zeznania i na tej podstawie podejmować decyzję, a nie demolować komuś dom, bo się komuś zachciało. Dzisiaj oczekiwałbym tego, że siedząc w tym studio powinna być wspólna konferencja ministra Bodnara razem z marszałkiem Sejmu, co było powodem, dlaczego taka formuła została w ogóle zastosowana. Można było tych ludzi po prostu wezwać. Ci ludzie są na co dzień pod ręką. My mamy z nimi na co dzień do czynienia. To nie jest tak, że to są ludzie, którzy się ukrywają, uciekli za granicę, tworzą jakąś sytuację, do których nie ma dostępu. Ja myślę, że najprostszą rzeczą jest po prostu do tych ludzi zadzwonić. Oni odbiorą telefon, a nie niszczyć im dom. Tutaj rozmawialiśmy, rozumiem, trochę o Pegasusie, tak? Który był zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości. Który był zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości. Który, jak się okazuje, jest i tak gorsza, aniżeli to, co było wcześniej zakupione. Panie redaktorze, bo tamto mogło ingerować, a to nie za bardzo. Rozumiem, że dzisiejsze służby nie stosują takich metod. Nie. Proszę państwa, no, panie redaktorze. Poniekąd z niektórymi argumentami się zgadzam. Jednak widzę wewnętrzną niespójność, ponieważ pan mówi o uniezależnianiu się. Ja lubię to słowo jako polski patriota, suwerennościowiec. Niemniej jednak chcę przypomnieć, że my nie mieliśmy pełnego władania nad tym, jakie informacje. A na podstawie czego pan tak twierdzi? Na podstawie chociażby informacji od niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy na pewno byli bliżej tego tematu niż ja. To ja zapytam pana, ja jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości, nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób to było kupowane i jestem przekonany, że 99,9% parlamentarzystów nie ma zielonego o tym pojęcia, bo kupowały to czy służby. Czy pan również zalicza się do tych 99%? Służby. Tak, nie wiem, proszę pana, w jakiej formule to było kupowane, w jakiej formule jest to stosowane i trzeba wysłuchać tych ludzi, którzy to stosowali, a nie przekazywać informacje, bo coś zasłyszeliśmy, coś przeczytaliśmy, albo nie wiem, ktoś nam podpowiedział, bo bardzo często też tego typu informacje są nam specjalnie suplowane. Pomimo tego, że pan mi przerwa, to chcę skomentować. Ja jednak daję wiarę panie pośle Prawa i Sprawiedliwości, który to koledzy zakupili ten system, daje wiarę informacjom od pana kolegów, że nie mieliśmy jako Polska pełnego władania nad tym systemem, że pełne władanie miał Izrael. Nie, może nie tyle pełne władanie, ile ten system, który kupiliśmy, nie miał wykupionych wszystkich opcji z tymi dodatkami. No i czyli nie mieliśmy my pełnego władania. Do tego się sprowadza. Nie miał do pan kupionej pełnej opcji do tego, żeby zastosować kolejne elementy. Ale jednak producent do tego miał, do tego nie mieliśmy pełnej informacji. I to pan to wie, ja tego nie wiem. Nie, wiedzą to pana koledzy. Z rządu. To jest bardzo ciekawe. A to dla mnie również. I dlatego informuję opinię publiczną o tym. Nie ma pan podstaw do twierdzenia takich? Nie, no, myślę, że jest ta komisja śledcza do spraw Pegasusa, chociaż ja osobiście nie jestem jakąś nadmierną zwolenniczką śledczych komisji sejmowych, ponieważ uważam, że od tego są służby specjalne. Poza tym jedna komisja, która rzeczywiście miała efekt, to komisja Rywinowa i nic poza tym. To
znaczy, czy miała efekt. W końcu też przecież przegłosowano raport, który w ogóle w komisji nie znalazł uznania. Także to już prehistoria, nie ma co się nad tym zastanawiać, bo wtedy raport Ziobry został przegłosowany przez Sejm, a jedyny, który wyszedł z komisji, to był raport Włochowiak. I tak naprawdę marszałek Oleksy nie miał w ogóle prawa poddawać pod głosowanie zgodnie z regulaminem Sejmu innych. Ale to tak dla przypomnienia też ten, który nagrał wówczas, dzisiaj brzydzi się nagraniami i tak dalej, nie? Wyszły z komisji. Ale to, co wiemy o Pegasusie, to to, że był zastosowany legalnie. To usłyszeliśmy choćby od ministra. To już jest prehistoria. Natomiast no, ja mam wątpliwość co do sposobu działania tych komisji, bo to znaczy... No i o tych w takim razie porozmawiamy już po 10:00. Proszę Państwa, do wyżej wymienionej godziny się zbliżamy. Będziemy wizować.